Droga w Pakistanie wokół szczytu Nanga Parbat. Wąska i wyboista. 10 km udręki. Raj dla turystów, ale śmiertelne zagrożenie dla tych, którzy lubią wykazać się brawurą. Przejazd samochodem z pewnością nie będzie należał do najbezpieczniejszych ze względu na brak jakichkolwiek barierek. Jest to przełęcz znajdująca się we francuskich Alpach i wznosi się na wysokość 1585 metrów. Pomimo tego, iż nie jest to olbrzymia wysokość, droga znana jest z organizowanego w styczniu etapu wyścigów Monte Carlo Rally. Droga składa się z 34 ostrych zakrętów oraz prostych odcinków. Jest uważana za jedną z najbardziej malowniczych dróg na świecie. Niezwykłe formacje skalne, marmurowe klify i przepiękne wodospady co roku przyciągały w to miejsce spragnionych wrażeń podróżników. Odcinek biegnący przez wąwóz nazywa się tunelem 9 zakrętów. I faktycznie, tutejsza droga jest niezwykle kręta i wąska. Tunel nie posiada oświetlenia, a ostre zakręty i strome ścieżki prowadzące przez klify i góry czynią tę trasę dodatkowo niebezpieczną. Dodajmy do tego jeszcze ryzyko w postaci osuwisk, cyklonów tropikalnych oraz wzmożonej na tym terenie aktywności sejsmicznej, a będziemy mieć pełen obraz. Może wydawać się dziwne, ale ta droga otwarta jest tylko przez kilka godzin dziennie. Pozostałą część dnia droga ukryta jest pod wodą. Jeżeli masz na tyle odwagi, żeby wyruszyć w trasę po tej drodze, to uprzednio musisz zapoznać się z harmonogramem pływów morskich. Kiedy będziesz już na środku i pech zechce, że utkniesz w korku, to twoje szanse na to, że zdołasz uciec przed kolejnym nadejściem wody, są prawie zerowe.